Nazywam się Anna Gut-Mardua. Urodziłam się 7 września 1935 rok. Przeżyłam już 83 lata. Teraz we wrześniu minęło 83 lata. Pracowałam bardzo długo, bo 40 lat. W szkole podstawowej w Szaflarach. Potem w 80 roku założyłam razem z takim panem, który góralem, założyłam zespół. To byli mali szaflarzanie, góralski zespół. No i, a teraz jestem na emeryturze. Odpoczywam. Jak wybuchła wojna, dzień 1 września, to ja wówczas miałam 4 lata, bo 35, a 39. I do szkoły podeszliśmy i tam słuchali radia. I ja mówię, tatuś, co to? I tyle wiem, że mi powiedział, nic, Hanuś, siedź cicho, tu pszczoły brzęczą. I idź sobie na pole, tam sobie pogoń. No a to już były zapowiedzi, że nie wolno mieć radia, żeby wszystko oddać, co tam, kto ma broń i... No i ta mobilizacja była. U nas to się spotykało bardzo sporo ludzi, ale u nas to było też tak przygotowane, że nie było to w kuchni, w której myśmy mieszkali, bo to na zimę to tylko jedna kuchnia była ogrzewana, bo piec. Nie było tak, żeby... A tatuś miał jeszcze oprócz tego taka willa była, gdzie były na dole dwie izdebki, była wyranda i na górce jeszcze były chyba 4 pokoiki. I tam gdzieś jeszcze na samym wierzchu to była specjalna taka drabinka, że można ją było wyciągnąć na strych. I wiem, że tam się spotykali. Ukrywał się u nas taki pan, który pracował w urzędzie gminy, a był, on się nazywał Kamiński Józef. Nawet potem, już po wyzwoleniu, to był takim redaktorem. On mnie dokładnie znał, bo ja mu zawsze przynosiłam grule mascone z mlekiem do kryjówki. Ale tak, takich wspomnień to mam bardzo dużo, takich bardzo, takich, które były zakonspirowane. Nie wolno było o tym mówić nikomu. Pod Rowąż to była taka kolebka patriotyzmu. Kolebka ludzi, którzy chcieli mieć ojczyznę wolną. I za wszelką cenę starali się jakoś ludzi organizować, że ten właśnie Bolesław Dusza po raz pierwszy na Podhalu zorganizował tą komórkę taką patriotyczną, do której należał brat taty i u nas się spotykali. Przyszedł rok 1944. U nas się zaczęły rewizje. 44 rok, początek 44 roku. Jeszcze mój tata coś ubił w domu. Gdzieś wiem, że wszystko to, co było zdobyte dla ludzi lasu, to się u nas składało. Nawet w mleczarni też była taka konspiracja. Tam Kamiński, to wszystko była jedna wielka konspiracja. Oni tam wozili żywność dla ludzi lasu. Oni w lesie mieli spotkania, ale nie tylko, bo tam po tych domach. Ale już mieli na nas, no już ten konfident wiedział dobrze, co się dzieje. I obserwowali nas, u nas ludzie się dalej zgromadzili, dalej spotykali. I przyszedł Jasiu i tata ku mamie i mówią, że Władek nie zje. A mama go do uciekajcie z domu, bo was przyjdą, jeszcze was pozabijają. Bo Jasiu i Franuś, bo tak mama do niego mówiła, uciekajcie, a my z Marysią były na tym, słuchałyśmy. A tata mówi, nie będę uciekał, bo ja mam dzieci, ja
nic nie zrobił, nikomu nic złego i nie będę uciekał, ja cię nie zostawię samej z tymi dziećmi. Kiedy Władka pogrzebali, już to był Wielki Piątek, myśmy z kościoła wrócili, całą rodziną, tata, mama, dziadek, przyszli psa trochę postraszyli, nogę mu przestrzelili, były wystrzały. Myśmy przy tych wystrzałach, łak to, myśmy od razu narobiły krzyku wielkiego, bo pieska nam poszelili. Oni nawet nie wiedzieli, że my posłuchujemy, bo jak my przyszły z kościoła, to już tata ukwalował z mamą i z dziadkiem, bo dziadek przyleciał na to, co konfidenci przyszli, bo był Niemiec i był jeden konfident, ten, którego tata znał, bo u nas był. I ja byłam, bo on zaczął od razu, tatę bił, dziadka pobił, Niemiec nie bił, bo on miał białe rękawiczki na rękach. Oni mieli pomocników do tego, żeby bić, zabijać. Może by i strzelali, jakby trzeba było, bo potem nie wiemy, co dalej było. Ale dziadek był bardzo bity. Jak już koło taty ucha przeleciała kulka, to my z Marysią wyskoczyły i wtedy on do nas, gadzina, spać, bo was tu wystrzelamy. No to myśmy tak z Marysią się cofły, bo te młodsze siostry spały. Już poszły spać, czy leżały, czy siedziały w domu. Bo to były jeszcze trzy, Helenka, Jancia i Broncia. Broncia to była prawie jeszcze w kołysce lulano, bo to była najmłodsza taka, że se spała w kołysce. A mama też już w brzuchu nosiła braciszka naszego, który za 2 miesiące się urodził. Franuś mu było na imię jak tatowi. No i myśmy się cofły, ale szparą my wyglądały. Jak bili. Jezu, jak my krzyczały. No więc stryk, bo tak go nazywałam, brata taty Stanisław i stryk Paweł. Mama się pyta, no i co tam słychać? No byliśmy za drogą, mówi, byliśmy za drogą, ale nie, mama pyta, nie ma ich. No to ich pewnie zabrali do Palace, bo to wtedy takie modne było więzienie w tym hotelu Palace w Zakopanem. Pewnie ich tam zabrali, a stryki kiwają głową, tak ich zabrali. No nie powiedzieli mamie, że są pomordowani. I Marysia poszła. I tak, co Marysia zobaczyła, przyniosła nam powiedzieć, ale on pisze, że ona zemdlała, jak to zobaczyła, no bo ona przekracowała, tak mówię po góralisku, taty ciało. Widziała, że miał ubranie poszarpane, miał głowę niejedna kula, leżał na werandzie pod drzwiami. Jak wchodził, to go zaraz zabili, że trzeba go było przekroczyć. A nad nim całe okno zachlapane krwią i ściana. I dalej idzie, tak nam opowiada, jak wróciła, ale musiała się uspokoić, była strasznie zdenerwowana, przyprowadzili ją. I opowiada, że babcia nogi miała na schodach jeszcze na górkę, chciała pewnie uciekać, bo wyżej pantofel jeden, a nogi na jednej nodze pantofel i głowa na dole pod schodami tak koło schodów leżała babcia. A dziadek mówi, koło pieca siedział z rozłupaną głową. Taki widok miała. A Jaś, bo pewnie się musieli strasznie sarpać, bo Jaś był przywalony górną częścią kredensu w kuchni. Tamte szkliwo i to wszystko było na Jasiu, ta cała, tak, że musieli się szarpać. I tak Marysia opowiadała, co widziała i my stąd wiemy, co było. No to wiadomo, że Marysia zrobił się w domu jęk. Ja to na długo miałam nos przyklejony do szyby. I ciągle mi się wydawało, że to nieprawda, że tata mój wróci.